kraj. Okej, dobra. No to zaczynamy, widzowie, wobec tego pojedynek. Także ja klasycznie zaczynam testowanie oponentki od D4. Chociaż mógłbym w sumie spróbować przez C4, żeby ją trochę wybić z rytmu, żeby tak pokazać, że niby C4 to jest mój główny ruch. No ja tutaj ostatnio muszę przyznać, że ostro katuję to F3 przeciwko Nimzo i całkiem nieźle to wychodzi, chociaż C5 jest dosyć złośliwym wariantem, muszę przyznać, także to jest dobre podejście z jej strony. No i teraz zobaczmy, no mój plan jest prosty, tak? Goniec D3, koń G2, atak na królewskim, F4 jakaś wlatuje zawsze, wiecie o co chodzi. Dobra, no chcę wymieniać, w porządku, w sumie chyba mogę się tutaj wymienić, tak de facto, jakoś nie będę bardzo płakał za tym gońcem. No wiadomo, zawsze fajniej mieć niż nie mieć, ale z drugiej strony też nie jest to jakaś bardzo istotna dla mnie figurka. No dobra, to ja z uwagi na to, że jestem zainteresowany królewskim, to lecę przez goniec G5. No i zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Okej, to co, jakaś F4 kontrolna? Dobra, lecimy F4. Tutaj kluczowe jest to, żebym leciał na szybkości przede wszystkim. To jest tutaj najważniejsza kwestia, bo ja to w tych meczach mam główne problemy, że na czas przegrywam wszystko. Także jak nie przegram na czas, to będzie dobrze. Ale zobaczcie, przeciwniczka już ma presję psychologiczną, bo chciała nierankingowe gry, czyli zakłada, że straci. No dobra, no to co my tu zrobimy? Goniec G3. Po prostu ewakuacja, no i później jakąś piątkę bym tutaj widział, żeby przez centrum uderzać. Chociaż też to nie jest takie oczywiste. Okej, dobra, fajny motyw. Nie mogę zbić, bo leci na E4. No to grzecznie wobec tego odchodzę. Szaszek nastąpił. A, i skoczek G4, okej. No to pierwsze nieprzyjemności tutaj się pojawiają. Wiecie co, ja poświęcę jakość. Na 99% jest to głupie, ale myślę, że ciekawe. W sensie, kurczę, no wszystkie moje figury grają. Zaraz wjeżdżam. Aha, bo ona mnie już od razu skontruje tam. Nie, nie skontruje mnie. A, bo wieża niebroniona! O kurde, zapomniałem, że wieża nie jest broniona i nie mogę zagrać E5. Ajajaj, to podejrzewam, że tutaj będą pierwsze kłopoty w tej sytuacji. No dobra, no to grzecznie się muszę wycofać, także są problemy. Żadna zbiórka na Londona. W meczach się nie liczy. W meczach się nie liczy, widzowie. Dobra. Ja tak zagram Hetman D1. Nie no, żartuję, no jak ktoś kupi, no to zagram. Przecież w arenach Kings grałem, ale... Nie no, w London... Można pyknąć od czasu do czasu, byle nie przesadzić. Dobra, no ja na pewno muszę zająć to centrum bezapelacyjnie, widzowie, ponieważ jeżeli tego nie zrobię, no to zostanę po prostu bez jakości i bez gry. No tego nie widziałem. No to oponentka co rusz mnie zaskakuje ewidentnie. Chociaż czekajcie, czy to... Czy nie mogę czegoś złośliwego wtrącić, nie? Teraz trzeba się rozejrzeć. Ale szczerze to nic nie widzę, żebym tutaj mógł złośliwego wtrącić. Także zdaje się, że po prostu jestem bez jakości i nic nie mam w zamian. No dobra, ale coś spróbuję zamieszać. Mam dwa skoczki, a przeciwniczka nie ma żadnego. A wiecie, jak to z tymi skoczkami bywa, szczególnie na blicku. O właśnie, o tego typu rzeczy mi chodzi, że jakieś tutaj motywy się pojawiają. Dobra. Czy ja mogę bić na G6 po prostu? Chyba mogę, to biję na G6, w razie jak ona zbije... A, tylko mam 30 sekund. Ajajaj, skoczek G6 wcześniej nie wchodziło, bo wieża F1 z szachem byłoby wtrącenie. Dobrze, przejmuję ten pojedynek. Aj, na czas przegrywam tylko. No, czas jest u mnie zazwyczaj ogromnym problemem. No dobra.
18 sekund, to chyba nie zdążę tego zrealizować. To... Oj, mogłem wrócić na C5, dlaczego tego nie zrobiłem? No dobra, nieistotne. Co było, minęło. Jakieś H3 wrzucę. Dobra, szaszek, H3. Kontrolne. Co dalej, co dalej, co dalej? Oj, Jezu, dobra, wieżę podstawiłem. No niestety, na 13 sekundach obawiam się, że choćbym się starał, to nic tutaj nie ugram. Ale jeszcze spróbuję. No dobra, czyli widzę, że klasyczny początek meczu w moim wydaniu. Przegrana na czas. No dobra, no to poddaję się. Ajajaj. Dobrze, dobrze, że towarzyskie. Dobrze, że towarzyskie. No dobra, go rewanż. Siema, dobra jest. No Damian, wiesz co, to był nasz pierwszy pojedynek. Wcześniej nigdy nie grałem z tą zawodniczką. No, nie, 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 żadne flashbacki z meczy z Nemsko. 4-0, nie mam zamiaru tu, od 0-4 nie mam zamiaru tutaj zaczynać. No, co jest, lecimy next? Lecimy next, dobra. Okej, okay, D4. D4 z obu stron. O, to ja zagram też Nimzo. Zobaczymy, a dobra, jednak nie zagram Nimzo, jednak. Katalon, no dobra. No to na Katalona ja mam tutaj taki wariancik. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, roszadka, to ja też roszuję. I co dalej? Chociaż skoczek C6 może było ciut dokładniejsze. No, skoczek C6 mogło być lepsze. No ale dobra. Pion został zdobyty. No i teraz zobaczymy. Ja to oczywiście, jak to typowo, mam takie dosyć złośliwe podejście. Więc zagram skoczek BD7, a jak ona zbije, to zagram B5 i wieża B8 i będę chciał tutaj piona odbić na B2. I w ten sposób się zaktywizuję. No a wiadomo, jak figury aktywne, to oponentce życie jakoś utrudni. Uuu, dzięki za subika, czwarty dzisiaj miesiąc. Coś czuję, że będzie szewczyk. Szewczyk? To chyba coś źle czujesz mimo wszystko. No dobra, czyli klasycznie jak to w Katalonie, wyszła równa pozycja, czarny bez problemów w tej pozycji. No i teraz pojawia się pytanie, czy będę w stanie jakoś tutaj przejąć inicjatywę, żeby to pograć na wina. No nie jest to taka prosta kwestia, bo jednak sytuacja wysoce wyrównana, ale na czas muszę uważać, bo w poprzedniej partii ona tam podstawiła, tylko ja przez, no może nie na czas, ale przez czas się wysypałem, więc tutaj no szybkość trzeba dopracować, ale wiadomo, na początku ja się rozkręcam, zawsze te 3-4 pierwsze pojedynki to tak kiepsko, ale później jak już się rozpędzę, to pociąg nie do zatrzymania jest. Sąsiad wierci, widzowie, czy słychać? Bo już wierci... No, długo wierci. A, nie słychać, no to dobrze, jak nie słychać, to dobrze. No dobra. Więc ja tutaj, no na skrzydle hetmańskim jakąś presję stwarzam. Okej, okay, związała mnie oponentka. No dobra, i co ja z tym fantem zrobię? A ja zrobię taki myk! Jest presja na F3, a też jest presja po linii B. Także spora presja, spora presja. No i teraz zobaczymy, jak to wszystko będzie próbowała bronić. Wieża D5, no dobra, to tak trochę... desperacją zaczyna pachnieć. No dobra, ja biję. Jeżeli bitka, to ja biję na C5 i wykorzystam związanie po linii B. Także wyszedłem z jakością więcej. Tym razem jestem materialnie do przodu. Jakieś bicie na E3? Nie, chyba nie będę świrował. Jest po prostu jakoś więcej, to nie ma co przekombinowywać. Okej, dobra, widzę. No to grzecznie muszę się tutaj obronić. A, kurde, dobrze kombinuję. Muszę się rozglądać. Czujnie. No dobra. Jakiś tutaj kontratak będzie z całą pewnością.
Czyli w poprzedniej partii ja poświęciłem jakoś, teraz za to oponentka jakoś poświęciła. No mogę bić na E3, tylko mata dostanę, więc nie chcę mata dostać, ale teraz już skoczek bije E3, goniec, E3, goniec, G5 mam. Taką taktykę, więc jeżeli G4, to ja biję na E3. No jakaś tutaj zadymka delikatna jest. No dobra, zobaczmy. Ale obiektywnie wydaje mi się, że tutaj dobrze wychodzę, bo po biciu mam skoczek F5. No tak jednym okiem widzę. Skoczek F6 nie było lepsze, gdyż wtedy podstawiłbym hetmana na B7, więc co to, to nie. A czy jest tu coś? No nie wiem, ja nie widzę, więc biorę. Za darmo, wiadomo, uczciwa cena. Uczciwszej nie ma. Okej. Okay. No i teraz jak się tu zaktywizują? Podejdę po prostu. Tak bylebym tutaj hetmana w jakiś głupi sposób nie podwalił, będzie gituwa. Bo tutaj coś na F2 się czaje. Okej. Prawdopodobnie będę żałował tego posunięcia. A że co tu się dzieje? A może jednak nie? Może jednak tak, bo goniec bije H5? Okej. Dobra, mam wrażenie, że nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Ale 23 sekundy, kurde no. A wydawała się taka wygrana. No dobra. Znaczy wygrana z całą pewnością jest, ale oponentka jest znacznie szybsza ode mnie, jak praktycznie każda oponentka i każdy oponent. Boże, jak ja nienawidzę skoczków, czy wy pamiętacie o tym, że ja nienawidzę skoczków? No właśnie. No dobra, dobra, odkułem się. Jaki pad, jaki pad, kurde. Żadnego pata nie było. Wszystko pod kontrolą. Czy oddanie jakości jest odznaką słabości? To zależy. Jeżeli oddajesz, bo przeciwnik cię zaatakował i się bronisz, no to wtedy no znaczy, że coś jest nie tego z twoją pozycją. Czemu inna fryzura dzisiaj? No bo inaczej mi się włosy ułożyły po spaniu. Ja na Mistrzostwach Polski kibicuję Wojtkowi Morandzie. No, coś... Taki dobry meczyk, że oponentka aż musi ochłonąć pomiędzy spotkaniami. Dobrze, dobrze. Jak to z brodą? Przecież taka sama jest. Nie, ja nie będę na MP, ani nawet nie będę blisko MP. Znaczy będę komentował, no to tyle z mojego bycia na MP. Nie, no tak, żeby się dostać na Mistrzostwa Polski, to tak dwie klasy wyżej musiałbym być. Okej. Ja tak lubię A3 kontrolne wrzucać, bo ludzie zapominają jakoś dziwnie o zagraniu A5. W sumie nie wiem, z czego to się bierze tak po prawdzie. Aha, bo że chcę kontrować. No ale dobra, no to takie struktury zazwyczaj mi się podobają. Ponieważ teraz z punktem B7 jakieś tam mniejsze lub większe kłopoty u niej mogą się pojawić. I teraz tylko pytanie, jak ja do tego podejdę. Bo tutaj pole C3 też się osłabia, więc jak to zwykle w szachach bywa, są plusy, są minusy, więc ja chciałbym się skoczków pozbyć. Okej. Okay. Aha, bo ona chce zbić i później piona mi zabrać. No to ewidentnie mi się taki scenariusz nie podoba, więc wymianka następuje. No skoczek na skraju nie czuje się jak w raju, więc wymianka wydaje się być okej. Okay.
I teraz bije i A4. No, jest tutaj presja, no. Dobrze kombinuję, bo teraz z punktem E2 mogę mieć kłopoty. No dobra, zagram jakieś gonince F4 i być może E3 bądź E4. A, od razu mi zabrała tę możliwość. No dobra, no to nie zagram. To mówi się trudno, żyje się dalej. No dobra, nie no, to źle się ustawiłem. Ewidentnie źle się ustawiłem, gdyż tutaj jest ogromna presja, a też nawet nie bardzo mam jak tego piona bronić. No nie widzę, jaką tego piona bronić. Dobra, nie wiem, hetman A2 może? Do końcówki? No, wygląda, że niedobrze. O, jeszcze na króla. No podoba mi się agresywne podejście ze strony przeciwniczki. Dobrze kombinuję. Agresja bardzo dobra. No G5, wieża H6. Tego się tu obawiam, ale też na E2 wisi. No powiem wam, widzowie, wszystko mi tutaj wisi. Dobra, no to F3, no chyba jedyna w ogóle defensywa. Chyba nawet będę zmuszony do zagrania jakiegoś G4, a jakoś będę musiał oddać. No dobra, to właśnie będziemy mieli przykład takiego złego oddania jakości, bo tu właściwie przeciwniczka zdobyła tę jakość, a nie ja oddałem. Okej, dalej tutaj jest presja ogromna, no z tym się muszę pożegnać z całą pewnością. No dobra, no muszę pójść na jakąś kontrę, bo się tutaj uduszę. Ale wieża E2 chyba kończy zabawę. Bo mi się przewidziało, że mam mata, ale nie będę miał mata, bo gońcem się zasłania. No, ewidentnie tutaj początek meczu, że tak powiem, taki jak zwykle. A i mam minutę mniej, lol. No dobra, ewidentnie zbyt agresywnie z tym B4 ruszyłem. Jak finalnie wyszła sprawa z komentowaniem MP? No wiesz, racja jest po wiadomo której stronie, ale pytanie, czy masz czas, żeby się kłócić. No dobra, więc tutaj szasek, no i cóż, no ja nic nie wyczaruję, no grozi mat, jeden, drugi. Nie no, grozi na G2, ale nie mam jak się obronić absolutnie. No tak patrzę jeszcze kontrolnie, czy coś mogę zrobić, ale... Ale no dobra, no mogę zbić i dać tego szacha, ale gonię C8 i oponentka będzie pierwsza. No to niestety tutaj muszę zrezygnować w tej partii. Kurczę no. Wyrównanie, wyrównanie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale do tej pory zawsze czarny wygrywa w tym meczu. Czyli muszę w partii zagrać jakieś H3 bądź A3, jak będę grał białymi, żeby stracić tempo, wtedy tak jakby będę grał czarnymi i wygram. Trzeba sprytnie kombinować. No dobra, zobaczmy w takim razie, co oponentka ma przeciwko Słowianowi. O, panie! No dobra, nie jest to najagresywniejsze podejście ze strony białego, aczkolwiek no dosyć sprytne w tym kontekście, że czarny, że biały tutaj nie musi za bardzo kombinować. Okej. Okay. No dobra, odejdę po prostu. I co, G4? Goniec E2. No dobra, no to robię rozsadę po prostu. A, i skoczek E5 przepuściłem. Dobra, no to błąd z mojej strony. Ale nie, czekajcie, ona piona traci chyba teraz, tak? Dobrze widzę? Czy to jest pionek przewagi w tym momencie? No, ewidentnie, widzowie, lepiej jest grać czarnymi. Teoria szachów została obalona. Tempo więcej wcale nie jest na plus. Nie no, chyba nie ma jak bronić, no bo... Zagra hetman H5, ja wtedy G6. Aha, ona na E4 się zaczaja. No ale piona muszę chyba wziąć, no to nic mądrzejszego nie będzie. Dobra. Nie,
nie wiem, D4? Wygląda mi to na całkiem zdrowego piona. Więcej, bo jeszcze E5 tutaj wrzucę. A jak E5 wrzucę, to tego piona umocnię, prawda? Goniec C1? No dobra, i tak zagram E5. Dobra, B5, żeby tu skoczka nie wstawiła. Oj, skoczek F4, miałem skoczek F4, Dawidku. Ajajaj, no przeoczyłem możliwość, szkoda. No była dobra opcja na aktywizację, ale nie wyszła. Hetman E7, no ja jako złośliwy zawodnik od razu przeszkadzam oponentce w aktywizacji. Wiecie, co ja widzę? Ja widzę, że byłbym bardzo szczęśliwym szachistą, jakbym miał tutaj skoczka, ale... Czego nie widzę? Pogoniec G5 jest szach, jak coś. No dobra, to chyba są dwa piony więcej. A, chyba, że to taka ofiara była sprytna. No nie wiem, jakoś do mnie ta ofiara nie przemawia. Szczerze powiedziawszy. Okej. Po prostu? Dobra, nie będę świrował. Po prostu cofnę tego skoczka i tyle. I tutaj chyba nic się nie dzieje złego. Chociaż wiadomo, jak to na 3 plus 0, nie? Niby się nic nie dzieje, ale... Trzeba zachować czujność do końca. Okej. Co, F5, konterka? Wygląda, że jest to dosyć sensowne zagranie. No presja na pewno jest. Pytanie, czy tu... będzie miała chyba fajną taktykę. Goniec H6, GH6 i skoczek H4. I z punktem G6 są problemy. Więc wiecie co? Chyba dobrze, że przeciwniczka tutaj szybko nie zbiła. Bo dzięki temu ja mogę zmienić zdanie i zbić wieżę. A w tej kolejności... No dobra. Aha. No nie wiem, to bo zbiję po prostu wieżą. No tak na moje oko jest gituwa. Para koni cię obroni, także już tutaj nie mam o co się martwić. A, mnie związano. Kurde, to takie... no małe złośliwości dobrze widzi, muszę przyznać. No dobra, to skoczek F4, aktywizacja. I zagram hetman G6, wieża G8, czyli obronię sobie skoczka i zaatakuję na G2. Myślę, że ma to dużo sensu, a hetman F3 się nie boję, bo mam E4. Nie no, para koni, to wiecie. Solidnie. Dobra. Okej. Chyba mo... Okej. A, dobra, dobra, bo ja tu będę rozmyślał i przegram na czas, klasycznie. Policzyłem! Policzyłem! Aj! Tutaj może. Kurde, co jest? Oj, wieża F6. Dostrzegam kłopoty. Dobra, idę pionem. A nie, bo zbiję po prostu i ten sam kłopot. Jezus Maria, dobra, skipsiłem sprawę całkowicie. Jezu, podwaliłem hetmana? Jezu, co najmniej wieczniaka podwaliłem. Nie no, XD, co ja robię. Oj! Szacha chciałem dać. No nie wyszło. No nie! No!
Czemu jestem głupi? Myślałem, że czas już jej się skończył. Kurde, no. Ajajajajaj. Nie, no bo ona piona oddała i się nie spodziewałem tego, no bo to było głupie. Kurde, no. Dobra, ale 3-1. 3-1 na spokojnie, to nie takie wyniki się wyciągało. Kiedy ja się nauczę te niedoczasy grać? Ewidentnie zapiszę się do Nemsko na korepetycję z Bulleta. No Damian, no dobrą masz poradę, że tak jak powiedziałeś, że trzeba, nie można grać na pozycję, tylko że ja nie umiem, bo ciągle się staram myśleć. Nawet jak mam pół sekundy na zegarze, to jest głupie, no to ja wiem, ja wiem. A kiedyś się nauczę, spokojnie. Dobra. No nie ma lekko, widzowie, nie ma lekko, ale dobra, teraz już się rozpędzę. Bo ja zawsze te po... Ewidentnie, jak będę grał... jak będę grał kolejne mecze, to muszę jakieś parę gierek na start zrobić, żeby się rozgrzać, bo kurczę... Brakuje tego. No wyflagowanie nie jestem dobry, to trzeba przyznać. Ale ty bardziej, Boże, no cokolwiek bym kliknął, nie? Cokolwiek bym kliknął. Dowolny ruch mogłem zagrać. A nie wiem dlaczego nie zrobiłem, tylko się zastanawiałem, jak to wygrywać, a trzeba było klikać. Ale dobra, już teraz będę mądrzejszy. F trójeczkę wrzucę. No dobra, to klasyczna dosyć pozycja wyszła. Gońc D6. Dobra, ja bym się chciał tego gońca pozbyć i później E4 będę chciał przeprowadzać. Taka jest tutaj idea moja. No i zobaczymy, co oponentka na to. Nie no, para koni dobrze zadziałała. O Jezu, skoczek B5 miałem, a nie zauważyłem. Ewidentnie za mało puzzle rushy było robione. W przyszłym tygodniu więcej będę klepał. A dopiero po ruchu zauważyłem, nie? No dobra. Para gońcy cię wykońcy. Zobaczymy, czy tym razem ludowa mądrość zadziała. Poprzednio nie zadziałała. Może tym razem będzie lepiej, nie? No dobra, ona chce tutaj wjechać, ja nie chcę, żeby ona tutaj wjechała, stąd zagram B3, nie wpuszczę jej tutaj. Okej, okay, i atakuje mi piona, co, jakaś E4 nie mogę, E4 nie mogę jeszcze zagrać. No to zagram król F2 na spokojnie, obronię i do przodu. Dobra. Teraz chcę zbić na F6 najzwyczajniej w świecie. Okej. Dobra, no to E4 teraz już wchodzi. Jest dobrze, bo pozycję otwieram, a mam parę gońców. Aha, chcę zbić i na B3 mi zabrać. Kurczę, no. Nie gra głupio. Po prostu obronię. No ja za bardzo bronić się nie lubię, to jasna sprawa. Oj, ale mi z klika bym zrobił. Na całe szczęście goniec w ten sposób się nie może ruszać, więc mi z klika nie ma. No dobra, teraz zagram D5. Czyli po prostu chcę ograniczać jej figury, w tym przypadku gońca i skoczka. Pole D6, tylko czy tu F5 nie wchodzi? Oj, F5 mogło być nieprzyjemne. Dobra, co ona tu robi, nie wiem. Dobra, no to wieżę wrzucam. Ona chyba na F5 się czai, ale po F5 to nawet zbije, bo ważne, że
się pozycja otworzy. W otwartej pozycji to mój goniec powinien być super. No nie podoba mi się, że ten goniec tu niebroniony. Może coś takiego? Tylko nie za bardzo widzę na ten moment, co ja mam atakować. No, Bona to wiadomo, nie? Tutaj tego piona. Nie wiem, czy to było dobre. Prawdopodobnie jeszcze nie było. I 30 sekund mam! Kurde, gdzie ten czas uciekł? Chyba musiałem tu odejść, bo goniec D5 bym dostał inaczej. Gonyga. Oj, no nie podoba mi się ta sytuacja, muszę przyznać. Jakbym miał 30 sekund więcej, to mogłoby mi się nawet podobać, ale... Mat! Dobra. Dobra, ewidentnie idzie to w złym kierunku. Także muszę wreszcie jakieś dobre partie zagrać. Dawid, opamiętaj się. No, robię co mogę, ale... Jeszcze się mecz nie skończył. Gramy do 10 punktów, także na spokojnie tutaj mam czas, żeby to odrobić. Na luzaku. A ja jak się odpalę, to mnie nie zatrzyma. Widzę, że ona lubi tego gońca na G2 tak ustawić sobie. No dobra. No to jest takie dosyć solidne podejście, co nie? Okej, czy ona na E4 się czai? No ja tu piona będę chciał zabrać, nie? Ale muszę szybciej te realizować te pozycje, bo dobre sytuacje ustawiam, tylko później zaczynam się zastanawiać, jak zrealizować i przegrywam na czas. Dobra, zbiję. Jelo. Nie ma co się zastanawiać. I okej, pozycja jest dobra. I teraz trzeba by jakoś akcję rozkręcać na skrzydle królewskim, tylko... Nie graj debiutów. Wiesz co, już byli tacy, co mi tak doradzali, tylko problem jest taki, że ja nie umiem nie grać debiutów, wiesz? Zawsze jak próbuję coś grać niestandardowego, to kiepsko się to kończy. Ale dobra, spróbujemy, zobaczymy. Czy coach Damian dobrze podpowiada. Okej. Okay. Do 10 punktów, do 10 punktów gramy. Także jeszcze nawet w połowie meczek nie jest, no jeżeli wreszcie ruszę do przodu. Okej, i co dalej? No nie wiem, gdzieś tym skoczkiem tutaj będę chciał i gońcem się aktywizować. Jednego ruchu brakuje mi do szczęścia. Jeżeli tutaj zdążyłbym jakieś C6 wrzucić, to byłbym naprawdę szczęśliwym szachistą. Dobra, wrzucę C6, zbejtuję ją na wieża E1 i zagram hetman H5 z atakiem na punkt H2.
Może i to nawet ma sens logiczny. A jednak się nie dała zbejtować. No dobra, no dobra, no to nie, to nie. To z drugiej strony, jak nie stoi, to z drugiej. Oj, chociaż goniec B6 mogłoby być lepsze, nie? W razie co tutaj by się goniec przydał. No są plusy dodatnie, są plusy ujemne, nie? Wiadomo jak to jest. Dobra, bije, nie może zbić gońcem, bo leci jakość. A nie może w sumie hetmanem, bo wlecę tutaj, nie? Tak, tak, no kupujcie Londona, żeby dobić streamera biednego. Nie, dobra. Zagram normalnie, tym razem, dla odmiany. No ciągle ją próbuję zachęcić, żeby piona wzięła, żebym tu wjechał na E2, nie? No bo tak, dużo ma osłabień, ale za nic nie widzę, jak cokolwiek mógłbym tu wykorzystać. Dobra, nie wiem, jakaś aktywizacja o tako? Tylko na czas muszę uważać. Tym razem jest w miarę wyrównany czas. Więc tyle dobrego. Okej, wymiana po prostu. No dobra, chyba mogę. Czy nie mogę? Chyba nie mogę. Nie mogę. Bo G4 będzie miał. A nie! Uff! O Jezu, jeszcze o mało nie przeżyłem załamania psychicznego tutaj, ale całe szczęście hetman E8 bym miał. Dobra, to tyle dobrego. O, szacha miałem wtrącić. Boże, zapomniałem szacha wtrącić, żeby piona nie stracić. A nie, dobrze, że nie wtrąciłem, bo by się gońcem zasłoniła. Ojojoj, powiem wam, że jestem tutaj posypany w tej pozycji. Powiem wam, że jest niedobrze. Bo tracę milion pionów w tym momencie. I to jest kłopot. Ona mnie zaraz tutaj zamatuje tym królem, nie? Kurczę, problem jest taki, że jak wymieni hetmany, to wygrywa. I ja muszę ciągle na to uważać. Ha! I mata dostaje. XD. No dobra, 5-1. To już nie są przelewki. Także teraz albo nigdy, widzowie. Teraz albo nigdy. Dolewkę robię i się odpalam. No nie jest dobrze, no nie jest dobrze, ale jak, no wiecie, z Nemsko było 4-0 i jakoś poszło, także jest do ogarnięcia, ale no teraz delikatną presję odczuwam. Dobra, zagrajmy partię tak na pełnym skupieniu. Chociaż zazwyczaj jak odpalam pełne skupienie, to gram coś głupiego i przegrywam. Także takie skupienie na 95%. O, tak bym to podsumował. Okej. No nie, no dobrze poszło w tej poprzedniej partii, nie? Co tak zagrałem goniec G5, także... Spróbuję to powtórzyć.
No na H6 chcę grać. Dobra, nie wiem, coś takiego? Może nawet stu... Kurde, kusi, nie? Dobra, jolo, no to już jestem w tym momencie, że muszę kombinować. A, hetman G5. O Jezu, hetman H4 nie widziałem. Bo hetman G5 chciałem F4 grać, ale na hetman H4 ma w ogóle. Dobra, to muszę się cofnąć. No Killroy, wiesz, czasem właśnie lepiej jak się gra na chillku, ale jak ja bym miał 5-1, też bym grał na chillku, wiesz? No dobra. Chyba tutaj nie przegrywam na ten moment. Z dużym nastawieniem na chyba. No nie wiem, jak uda mi się jakieś F4, E5 pchnąć, żeby tego piona uruchomić? Dobra, no muszę tutaj ruszyć, bo inaczej to mnie zniszczy po raz kolejny. Także ewidentnie to już jest ten moment, gdzie trzeba iść do przodu. Też mam wrażenie, że ten moment był chwilę wcześniej. Nie no, wieża C3, no jestem poskładany po raz kolejny, widzowie. Dobra, nie wiem, jakieś desperackie E5? No w sumie póki tego skoczka nie wprowadzi do akcji, no to jest okej. Okay. Przynajmniej teoretycznie. Ale już właśnie wprowadzi, chociaż... A, bo tu leci. No dobra, no zbić muszę. No nie, no nie wiem co grać. A, i znowu mam minutę mniej. Ewidentnie poznaliśmy, widzowie, moją Nemezis tutaj, w tym meczu. Nie no, XD, poddaję. Ale jestem masakrowany. Chyba normalnie adoptowany zostanę za chwilę. Nie no, tragedia jest. Twoje odwieczne Nemezis to skoczek i czas. No trochę tak, trochę owszem. Dobra, idę na Słowiana po raz kolejny. Ale nie, bez kitu, czekajcie, ja się muszę skupić, bo kurde, jak dostanę bombę do jednego, to normalnie skończę moją karierę, chyba. No dobra, zagrała gorszą wersję tego, co graliśmy ostatnio. No to jak tego nie wykorzystam, to już chyba nic nie wykorzystam. No nie ma co się oszukiwać. Jak teraz nie będzie dobrze, to już nigdy nie będzie dobrze.
chyba mogę się zaktywizować. No i teraz pojawia się kluczowe pytanie, co dalej. Dobra, Hetmana do akcji. Co, E4 ona będzie wrzucała. No dobra, no dobra. Chociaż i tak chyba D4 może wrzucać. No ale dobra, na B3 mam bicie na A3, więc to jest okej. Okay. Spróbuję się tutaj coś zdwoić po linii C. Powinno być w porządku. O. No chyba nie będzie w porządku, bo teraz się zaktywizowała bardzo. Dobra, nie wiem, coś takiego. No dobra, tym razem ustawiłem gorszą pozycję, więc są szanse na wygrywanie. Bo wiadomo, że gorsze pozycje się wygrywa, lepsze się przegrywa. Taka jest zasada blica. Nie da się smoka grać na D4. Smok tylko na E4. Także ewidentnie D4 mnie kontruje. No i co ja mam grać? Nie widzę. Dobra, nie wiem, na piona coś? Nie mam weny po prostu. Jakoś straciłem... Nie wiem, co straciłem w sumie, ale coś straciłem dzisiaj. Czegoś mi brakuje, tylko nie wiem czego. Ale może to znajdę. Nie, paszport mam. Nawet kanadyjski mam. No bicie na C8, mam hetman E8 na koniec, więc mata nie ma. Ale zobaczymy. W sumie tak ciutkę bez sensu zagrałem, z uwagi na to, że pogoniłem ją, żeby mnie atakowała, nie? To takie deczko nielogiczne z mojej strony. No i teraz... No, nie, no goniec D4 całe szczęście nie może zagrać. A, może zagrać, bo wie, że ma bronią. No to dobra, no to mam przegraną pozycję znowu. Uff. A, no dobra, no dobra. Nie no, ja już tutaj mam jakąś fobię, bo już widzę jakiegoś mata na 8 linii, no ale tutaj nic nie ma, no nie ma nic. Ona chce na H7 zbić, ale mam bronione. To tyle widzę, tyle widzę, aż tak ślepy nie jestem, aż tak ślepy nie jestem. Boże, jakie to było głupie! No dlaczego ja to zrobiłem? Ty, czy ty to widzisz? Nie no, to jest joke jakiś, co ja robię dzisiaj. Boże, nie, 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 nie. Czy ty to widzisz, czy tego nie widzisz? Boże. No H6, dlaczego ja zagrałem H6? No czy ktoś mi wyjaśni to? Dobra, ewidentnie jestem masakrowany, widzowie.
Nie no, strollowałem tą grę. Strollowałem fest, ale nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego to haszy zagrałem. Absolutnie nie mam zielonego pojęcia. Dobra, co grać białymi? Bo kurde, wszystkiego próbowałem i nic nie wyszło. Dobra. No to ostatnia deska ratunku. Robimy to, co Damian podpowiedział. Trzeba grać coś... Dobra, dobra. London. Jak już wszystko zawiodło, to tonący brzytwy się chwyta. Kurde, tylko ja w tym Londonie zawsze tak świruję dzikie węże różne. Ja tu lubię długą roszadę przywalić, no co tu będę was czarował. Co jest? Na czym? Kurde, bo ona się tak zaczęła zastanawiać, że ja aż zwątpiłem. Bo wydawało mi się, że hetman D6 to jest jedyny ruch w ogóle. Okej, okay, okej, okay, to jest dobra decyzja z jej strony. Kontruję przez centrum. I co dalej? To jest bardzo dobre... O kurde no. Z jednej i z drugiej czuję tutaj presję w tym momencie. Dobra, YOLO. Tutaj już... Zwykłe granie mnie zawiodło. Zwykłe granie mnie zawiodło. Już teraz na żywioł muszę iść. Tylko i wyłącznie. Aha. W ogóle wieża C1 chciałem zagrać. Ale wiesz, że C1 z oczywistych powodów byłoby tutaj niedobre. No więc cóż mogę powiedzieć. I znowu wiesz, że C1 chciałem za... Nie, coś dzisiaj jest nie tak ze mną. Coś jest nie tak ze mną. Nie widziałem tego. No dobra, coś tutaj imituję, groźby. No mój król ewidentnie nie jest szczęśliwy w tej pozycji. A nawet powiedziałbym, że jest bardzo nieszczęśliwy. Dobra. No jakaś aktywność jest, no coś tu mam, coś tu mam. No lecę, lecę szybko, ale ja nie umiem szybko. No robię co mogę, no szybciej nie mogę. Nie no, XD. Kurde, bo ona znowu na czas mnie porobi. A pozycja mam dobrą.
Nie, już nie mam dobrej pozycji. Żartowałem. A, piona podstawiłem. Yeah, kurde! Jezu, ja to się przejmę. XD. No ja nie umiem grać w szachy. Nie, no co się stało? Ale kurde, najlepsze, że mało nie wycisnąłem tego na tych 15 sekundach, nie? Ale no czegoś zabrakło ewidentnie. No obawiam się, widzowie, że na tym etapie ten mecz jest już nie do wyciągnięcia. Ale zobaczymy. No jeszcze spróbuję, ale kurde. No nie jest dobrze, co mogę powiedzieć. Pierwsze 9 partii się nie liczy. Zaraz tak napiszę oponentce. Kurde, nie gadaj, że to ma sens. Ale będę płakał zaraz, widzowie. Bo tutaj po białych polach to takie lańsko będzie. Nie no, nie mam ruchu w ogóle. Nie ten skoczek w sumie. No ale dobra. I tak niedobrze, nie? Nie, w ogóle nawet nie wiem, po co to wieżę F4 zagrałem. Nie mam zielonego pojęcia, o co mi chodzi. Nie mam zielonego pojęcia, o co mi chodzi.
Nie, no nie mam pojęcia. Kurde, H3 po mnie. Dobra, C5 też po mnie. Hej, widu. Nie, to po prostu adoptowany został Dawid Czerw. Dobra, jedna partia i do domu. Tragedia. No nie mam podjazdu, nie wiem co robić. No dobrze, że ta honorowa jest, bo kurde... Dobra, zrobię, zagram coś wreszcie, bo jedną dobrą partię. Nie no, powiem wam tak, po tym jak przegrałem z tym hetmanem więcej, to już ja nie istnieję w tym meczu. Już mnie nie ma. Wcześniej jeszcze byłem, ale po tym to już mnie nie ma. W ogóle koń B4 i elo. Nie wiem jak... No właśnie. W tym samym momencie zauważyliśmy tyle. Tyle dobrego, że chociaż zobaczyłem, że przegrywam, nie? No dobra. Jakieś tutaj możliwości się pojawiło. Ona musi gonić Saszy. Oj, nie zagra gonić Saszyś. Kurde, jak tego nie wygram, to no... XD będzie i to ostre. Tak pokręciłem głową, bo tego nie widziałem, ale to chyba nie jest jakieś cudowne dla niej. Kurde, i wszystko się jej broni, no. Nie wiem, jakiś chyba talizman ma czy co, bo w ogóle nie mam dyskusji. Nie mam podejścia żadnego do dyskusji. No ale figura więcej jest na XD.
Nie, no ja tu wyczuwam, że zaraz Hetmana podwalę czy coś w ten deseń. Psycha poziom minus 1000 w tym momencie już. Jezu. No Hetmana nie podwaliłem, także nie trafiłem. Nie no, XD-zem. To jakaś parodia szachisty dzisiaj. Nie, w ogóle co ja robię? No gońca oddałem po prostu. No kurde, czekajcie. Dobra, szybka przerwa do toalety, idę się wypłakać, wracam i będzie taki comeback, jakiego jeszcze nie widzieliście. Kurde, misklik, skoczka chciałem! Nie no, zaproponowała mi remis z grzeczności, ale nie chcę litości. No powiem wam, że średnio widzę tę pozycję na ten moment. Nie no, jest tragedia jedna wielka. Jest po prostu dramat. Ostateczny. Kurde, no nie wiem nawet jakie ruchy robię, dobra. Gram, robię ruchy, tyle, będzie dobrze. No nie wierzę w to, że ten skoczek tu przeżyje. It must be a joke. Nie no, szachy nie mają sensu, naprawdę. Kurde, nie wiem. Zmieniam branżę ewidentnie. No jak to jest możliwe, że ten skoczek tutaj przetrwa, no? Ktoś mi to wyjaśni. Nikt mi nie wyjaśni, bo to nie ma sensu. No i podwaliłem wieża D5. O, dobra, nieważne. Już nie będę mówił, co podwaliłem, bo nie nadążyłbym.
Nie no, ja mam 30 sekund, szybko grałem przecież. Znaczy szybko jak na moje standardy, nie? Boże, co ja zrobiłem? Co to jest? Nie, no coś się mi w głowie zadziało. Nie wiem. Coś się stało w głowie Dawida Czerwa. Czy ktoś to wie, czy ktokolwiek słyszał? Co to było w ogóle? Nie wiem. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Boże! O! Powrót! Powrót! Psychologicznie, psychologicznie. Ofiara psychologiczna była, proszę państwa. Dobra! Będzie dobrze. No, Bozia czuwa nade mną, ewidentnie. Taki mat siadł. Teraz już może być tylko lepiej. No gorzej już nie będzie, tak? Także gorzej już nie będzie, to tyle wiem. No kurde, wygrana jest, nie to, że coś, ale jest to wygrana pozycja, proszę państwa! Czy dało się tego Katalona lepiej zagrać? Chyba nie. Boże, daj Panie Boże, żebym nie podwalił nic głupiego. Proszę, 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 proszę. Forever.
Czyżby tutaj rzeczywiście comeback następował w tym momencie? No dobra, no dobra. Wow, mało co mata nie podwaliłem, byłoby po meczu, nie? Kurde, chyba przesadziłem. Nie, bez sensu, bo to i tak na F7 mi zabierze. Kurde. Dobra, było blisko.
Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Spokojnie, spokojnie. Widziałeś tego mata? Nie, kurde, niechcący. Losowe pole klikaj. Nie, no dobrze, tak. Jest okej, bo teraz trzy inny pod rząd. No to już się rozpędziłem, nie? Person in this room who needs any more carbs tonight. Hey, you want to meet my parents next weekend? You remind me so much of my mom. I'm not racist, but. My favorite author? You probably haven't heard of him. I don't think they teach Kierkegaard in the state schools. Be right back. I just have to do a number two. Jest problem, nie powiem, że nie. Let me tell you all the intricate details about my recent financial troubles. Kurde, no nie widziałem tego, co mogę powiedzieć. How many other guys from Tinder have you slept with? My favorite type of music? Probably nerdcore. Kurde, goniec H6. Panie Dawidku, dlaczego? Follow the forerunners.
Nie, no wierzę i uwolniłem. Dobra, to jest koniec. No nie! No na czas! Kurde, no czemu jestem wolny? No niestety, GG. No kurde, a już trzy gierki były. Myślałem, że już zrobię comeback, ale no jednak z 9-1 ciężko jest wrócić do gry. Wieża przez dwa ruchy wisiała? Z kitu? A bez kitu! No tak. No tak. Losowe ruchy, słyszałeś takie coś? No ja nie umiem właśnie. Kurde, staram się, ale nie umiem. Kurczę, nie, no powiem wam tak. No, tragiczne nie było. Kurde no, ale jakbym zrobił comeback z 9-1, to taki kicior by był, nie? No ale nie da rady. Nie no, ale mi jest przykro no. Tym bardziej, że kurde, wydaje mi się, że źle nie grałem. Tak szczerze. Znaczy w sensie wolno grałem, ale źle chyba nie. I nie wiem szczerze, czy mi się chce zgadać. Raczej nie jestem teraz dobrym partnerem do dyskusji. Dobra, zadzwonię. Dzwonię. Niech ci udzieli kilka. To jest, kurde, byku, ona dostała 2000 subów? What the hell? Kurde, to może za wygraną było 2000 subów, jakbym wiedział, to bym się bardziej postarał. Oj, coś na moment mnie lagnęło. Nie no, nie jestem chamem, dzwoniłem przecież.
Dostała właśnie 60 gift subów, więc szybko nie odbierz, okej. Okay. Nie, no kurde, zostałem zlany. No, no, dokładnie. Dokładnie, zostałem tak zniszczony, że to jest, kurde, tragedia. No. A ja myślałem, że z Nemsko to miałem kiepski początek. Tutaj, kurde, 9. 9-1. Ale nie, no, bez kitów. W pewnym momencie już myślałem, że naprawdę comeback is real. Naprawdę. Takie trzy gierki zagrałem niezłe, w sensie, no, takie clean. I tutaj też dobrze mi szło, tylko spanikowałem. Dobra, widzowie, tak być nie może, bo to jest, kurde, dramat jakiś, także... Teraz będę do 20 bulety na parzu. Do oporu, aż się nauczę klikać. Bo ja każdy mecz przez brak umiejętności klikania przegrywam. Właśnie tak sobie teraz ten, odpaliłem jej profil. Wiecie, ile ona ma na Puzzle Rusha na 3 minuty? Ma 41 rekord. Ja mam 38 XD. Nie no, szybsza ode mnie. Znacznie. Poradzę. Nie no, myszkę mam dobrze ustawioną, tylko ja po prostu nie umiem jakoś tak flagować, muszę to poćwiczyć. Bo tak jak była ta końcówka, nie? A, dzwoni do mnie. Hello? Hello, David. Oh, well, I will need some coaching sessions, because I got completely crushed. I will be crying all the evening. No, don't worry. You, I mean... Well, at least I didn't lose to zero. But after those three wins, I thought that comeback is real, but it was too hard. You were definitely too fast for me. I mean, I don't know, like, you're playing really well like this. Like, when I was like 9 point until winning, like, it was like 1 point. 5 to 9.5, I was like, it already winning, and then I lost the game, like, it was completely winning, and you checkmated. Yes, definitely, I lost all winning positions, and only won those which were much worse for me. Definitely the one where I sacrificed rook for nothing. I mean, you had many chances, I don't know, it was like some, I don't know, problem, like, I don't know, it happens like for some players when they, I mean, losing some games, and I don't know, then you, I don't know what it's called exactly, but you're playing well, maybe if it was like more time control. I was crushed after this game when where you the one with 0.1 seconds on the clock. that was so sad for me, and then I fall apart definitely. Okay, so I think we have to play a rematch someday. Of course. I mean, you're doing well. Like, I don't know. I watched some of your matches, and
who played against Uma Grandmaster, I mean Nicolova, right? Yes, yes, yes. I played on Thursday. Yes, but I'm definitely very, very bad at time travel. I like to think a lot, and I'm not good at clicking anything. But you have good rating, though. Yes, yes, but I have to work on my clicking skills, and I will crush 2600 at least. Just, I know, like, not everyone is like playing online all the time, you know. But yes, I mean, yes, you are playing really well. Like, I had like in some games some problems, but especially like when it was draw and game, like pawn, rook. Yes, I remember. Yeah, we played those rook end game, 3 pawns versus 3 pawns, and I played h6 move completely stupid. Mm-hmm. I don't know what I was thinking in some games. That definitely I didn't. Okay, I will definitely work on my bullet skills, and we can play a rematch. I mean, you're like higher titled than me. I mean, also like today in early morning, I had like stream like at 8 a.m. So I was like so sleepy, not prepared. Like I couldn't. I mean, I don't know. Maybe it is the point of success, because I was thinking a lot and losing on time. You were playing by intuition and lost definitely most of the games. I mean, yes, like the thing is that practice always, like when you're playing Blitz, what you are like you have more practice and experience, so it is really helpful. I mean, and like, don't you play on your streams more times this Blitz and these games? I wasn't streaming games recently because we had some cool projects. We had Polish version of PogChamps, and I was commenting it, so definitely I will be practicing Puzzle Rush a lot next week. Yes, Puzzle Rushes are really helpful. Like, as I started doing these Puzzle Rushes since last year, my skills of like being faster, also watching these tactics faster, and it increased really, really highly. Yeah, you definitely prepared better for the match. Well, I mean, I will not say that because I didn't know what openings you were playing. Just, I mean, I don't know. So like yesterday I had like almost 7 hours stream. Like I slept 5 hours for next stream in the morning today. 5 hours, then I woke up 7 a.m. for a morning stream. I was completely, I mean, I don't know. Maybe it was the point, because you had a warm up. I haven't, so I lost the many matches at the beginning, but in the second part of the match I started winning something, so maybe if we played to 20 points it would be better for me. Well, I don't know, maybe I was losing all the energy. Because like, maybe that's why, and I could not concentrate. I mean, it's really necessary to have big energy when you're playing chess. Yes, definitely. Okay, so thanks for the match. I will practice and we will definitely play a rematch. Yeah, of course, yes. Thanks for this match. It was really exciting. And thanks for your new followers, new Polish followers. I appreciate all of them. No problem at all. Polish viewers are very cool, so they will be definitely hanging out at your stream. Especially nice, as you beat me. That's nice. Warm welcome all Polish viewers and followers. It's really, really cool to like have this community, like this like collaborations, because like result is result, but then like we collaborate each other, we share our community, so it's pretty cool. Yes. I lost pretty badly, but it was fun anyway, so. It was fun, really. At least I rated. Okay, so thanks for the match, and see you on the next one. Thank you. Okay. Do you continue stream? Yeah, probably I will work on bullet. Good luck.
Good luck, thanks. Good luck. Take care. Bye. Bye-bye. How is bye in Polish? Do widzenia. Do widzenia? Do widzenia, tak. Do jest. Widzenia. Okay. Okay, do widzenia. Do widzenia. Dobra. Nie no, zostałem zniszczony.